Partnerem odcinka jest Lajokat. Link w opisie. Witam w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Zaskoczyliście mnie! W ankiecie wygrał zdecydowaną przewagą Avatar Genji. Bardzo ciekawy twór, o którym co po niektórych z Was słyszeli, ale niekoniecznie wiecie, czym on jest dokładnie. W tym filmiku postaram się Wam wyjaśnić, o co chodzi w legendzie Genjiego. Zatem usiądźcie wygodnie i słuchajcie. Na sam początek posłużę się może opisem projektu, jaki znalazłem na stronie legendofgenji.com. No więc możemy na niej przeczytać, że Legenda Genjiego jest to oparty na wolontariacie multimedialny fanowski projekt mający na celu stworzenie nowej serii o awatarze. Nie jest tym samym oficjalną kontynuacją serii i nie wlicza oryginalnych twórców. Zawierać ma za to oryginalną historię nowej generacji po legendzie Kory, na jaką z wielką niecierpliwością oczekują fani serii. Czyli w skrócie, Legenda Genjiego to twór społeczności zapaleńców, chcących stworzyć coś nowego w naszym ulubionym uniwersum, dać życie kolejnemu awatarowi. W tej chwili w projekt zaangażowani są różni pisarze, artyści, muzycy, tłumacze z całego świata. Ich pełną listę, jak i główną stronę projektu znajdziesz w opisie filmiku. Mniejsza może o przyziemne rzeczy, a więcej o fabule, jak i o postaci samego Genjiego oraz nowej drużynie awatara. No więc, po śmierci Kory narodził się i dorastał w małej osadzie magów piasku. Tym samym jego głównym atrybutem, jak to w cyklu Awatara, jest Ziemia. Ze względu na swoje pochodzenie wyspecjalizował się w magii piasku. Wspiera swoje plemię, jak i rodzinę w czasach, gdy zagrożenie czyha niemal z każdej strony. Polityczne, kulturowe, jak i separatystyczne idee przybierają na sile, docierając do każdego zakamarka świata awatarów. 17-letniemu Genjiemu przyjdzie się w takim razie zmierzyć z wewnętrznymi sporami narastającymi we wszystkich narodach, a szczególnie w jego własnym plemieniu, które czuje się wyobcowanym oraz wykorzystywanym. Jak wiemy, anarchia wspiera działania typów spod ciemnej gwiazdy, w tym na przykład na nowo odradzający się zakon Czerwonego Lotosu. Jak każdy awatar ma przy sobie druhów, w tej chwili są nimi. Kalsang, 17-letni syn znanych magów powietrza, wychowywany w nowej generacji narodu powietrza. Zostaje też nauczycielem Genjiego tejże magii. Nami, córka pracownika platformy wiertniczej z północnego plemienia wody. Mimo przepowiedni o posiadaniu niebywałych umiejętności w kontroli wody, ostatecznie nie wykazała takowych. Za to ma naturalne predyspozycje do zaprzyjaźniania się z niemal wszystkimi duchami, jakie napotka. Aiko Hibana, adoptowana córka dwójki dyplomatów narodu ognia, wychowana w znanej Królewskiej Akademii Ognia dla Dziewczyn. Doświadczona w tkaniu ognia, jak i chorobliwie niemal dążąca do perfekcji. Wygląd ma też zaskakująco podobny do Azuli. Luan, urodzony w Gaolingu, pomylony przez Biały Lotos, jak i Daili, jako następca Avatar Kory, przeniesiony do Ba Sing Se oraz szkolony przez najlepszych mistrzów Ziemi. Po perfekcyjnym opanowaniu magii Ziemi, jak i metalu, przygotowywany do nauki magii ognia, w której, cóż, nie idzie mu za dobrze z wiadomych względów. Charyzmatyczny, inteligentny oraz silny, staje się ostatecznie członkiem gangu Genjiego. Maya. Wychowanka Daili, jak i jedna z sześciu córek zwykłego rybaka. Także dołącza do Genjiego w jego przygodach, będąc także jego osobistą strażniczką z własnych pobudek. Cały świat, jak i postacie są w dalszym ciągu rozwijane. Dlatego to, co w tym odcinku usłyszeliście, może się w każdej chwili zmienić. Ostatnio za to wyszedł prolog w postaci filmiku na YouTubie, który też znajdziesz w opisie pod filmikiem. Powiem Wam szczerze, że robiąc research do odcinka, projekt zrobił na mnie wrażenie oraz wzbudził pozytywne emocje. Będę od teraz obserwował, jak będzie się rozwijał i ewentualnie Was o tym informował. Jeżeli dobrze znacie angielski i chcecie poczytać sobie choćby o koncepcie każdego ważniejszego miasta, jak i rodzących się konfliktów, zapraszam na stronę projektu. No i to z mojej strony na razie tyle. W komentarzu napiszcie mi, czy Wam też podoba się ogólny zamysł projektu Legend Genjiego. Chcę usłyszeć Wasz feedback. Do tego w opisie znajdziesz kolejną ankietę odnośnie następnego tematu do Kronik. Ja się z Wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie. Na koniec dla cierpliwych ciekawostka. Genji narodził się w roku 222 AG. To oznacza, że w tej wersji historii Kora zmarła mając 69 lat.